Dzień dobry, Rezmer z tej strony. Moi drodzy, udało mi się przetrwać tą noc. Zadowolony jestem. Powiem szczerze, że już troszeczkę mniej mnie tutaj te ramiona bolą, ale po śniadanku, czekajcie, wodę nastawię. Po śniadanku będę się tego pomału ewakuował tutaj. Oj, Jadka, widać mnie? Czekajcie. Teraz widać. Po śniadanku będę się ewakuował tutaj z tej miejscowości. Jeszcze raz powiem, gdzie ja jestem. Przy Gołuniu jestem. Gołubie Kaszubskie. Gołubie Kaszubskie. Najprawdopodobniej pojadę do Gdańska. Pojadę do Gdańska i będę sobie spędzał troszeczkę inaczej te wolne dni. Podejrzewam, że będę jeździł do Kolbut nad jezioro, może nawet z tym namiocikiem, bo tam też sobie takie jednodniowe rozstawiałem. Tylko oczywiście tam za dużo nie będę zabierał i tyle. No, o, wszystko mnie, znaczy jeszcze mnie boli wszystko, wiadomo, nogi mnie bolą, to tamto, nie? Wiadomo jak jest. Nie wiem, czy teraz akurat... O, co tutaj jest? A, siateczka taka specjalna, dobra. Moi drodzy, poczekajcie chwilę, bo ja muszę wodę zagotować. Wodę zagotować na zupkę chińską i na kawkę. I będzie ładnie wszystko beautiful, jak to się tam mówi. Albo się tak nie mówi. O, tu jest woda. O, nie było lekko w nocy, powiem szczerze, bo wiadomo, to jest namiot, niewygodnie, bo jest niewygodnie. Nie oszukujmy się, jest niewygodnie. No ale kto powiedział, że będzie wygodnie, a poza tym, tak jak wspominałem, po taniości, wczoraj 8 zł tylko na tą wodę, no tam później takie cukiereczki na odpuście, odpustowe, o zobaczcie moi drodzy, kupiłem 9 paczuszek, takie właśnie, jak ktoś pamięta, czerwone z makiem, anyżowe. I jeszcze tutaj jakieś takie właśnie trzy różne takie torebeczki malutkie po 4 zł, bo to tam oni tam za dużo nie pakują, tylko tak dla zachęty wrzucą kilka cukierków, mówią tylko 4 zł, a się okazuje, że to tak tam 5 cukiereczków w paczuszce. No ale kupiłem, bo to takie stare smaki, no wiadomo, tego nie musiałem kupować. No i jeszcze ten bilet, tam jakoś tam już nie dawałem rady, ten bilet, żeby tutaj podjechać, bo sobie postanowiłem jednak, że niekoniecznie będę tam, gdzie stał w polu, tylko może podjadę od razu tutaj docelowo, co chciałem tutaj się dostać, dopiero dzisiaj miałem tutaj się dostać. A dostałem się wczoraj i dostałem takiego kopniaka, to wiedziałem się, że to wszystko jakoś tak nie za bardzo to... Tak wyszło na to, że powinienem się umawiać wcześniej. Znaczy, no nikt mi tego nie powiedział, no ale to tak wychodzi na to, tak? Że powinienem wcześniej. No niby wcześniej, no ale nie myślałem, że taka miejscowość, że nie... No nie znałem tej miejscowości, to też trzeba ten przyznać. Ale nie myślałem, że to tak wyjdzie jakoś dziwnie. Że całkowicie nie będą nic mieli. No ale dobra już. Mógłbym teraz na przykład podjechać sobie do Kościerzyny. Wziąć sobie jakiś nocleg. Pod warunkiem, że tam bym coś znalazł. Tam sobie odpocząć, załadować telefony. Jutro pójść kupić jeszcze kartę, bo mi się kończą karty. Już teraz nagrywam, to nie wiadomo co z pamięcią, bo tam mam kartę, ale muszę poprzerzucać troszeczkę. Ale już też tak nie mam aż tak dużo pamięci. Także postanowiłem, że raczej będę wracał. Do Kościerzyny bym podjechał, to fajny by był dzień, bo pewnie bym poszedł znowu tam do tego muzeum, co tam się zaczęły moje filmiki ponad rok temu.
takie pierwsze, możecie sobie odszukać tam. Znaczy ja tam za dużo nie mogłem stawiać, bo nie wolno tam nagrywać za bardzo, ale jakieś takie migawki tam stawiałem. A to do muzeum bym sobie poszedł i mówię, pod warunkiem, że tam bym znalazł, że znalazłbym ten. Ja tutaj siateczkę, moi drodzy, mam na śmieci od razu przygotowaną. Będę stąd wychodził, to już tutaj wszystko będzie zabrane. Znaczy nie ma dużo, ale takie po prostu dobrze, że mam takich kilka takich zwykłych siatek i ja to wszystko po prostu zabieram. No. Tak to wygląda, moi drodzy. A już można wyłączyć. Można już wyłączyć. To jest jak jest, nie? Mogę wracać, nie mogę wracać. Mogę sobie podjechać tutaj kawałek do wieżycy i też pochodzić. Bo się w miarę dobrze czuję, jest poranek wczesny. Mam też takiego znajomego z Gdańska, który pana Jenka, świętej pamięci, mojego kolegę z pracy, taki co zmarł rok temu. Jego zięć ma z córką. Kiedyś mi tam nawet proponowali coś. Tak się pytali, jakbym chciał. No mają tam domek normalnie w tej wieżycy nad wodą, tam się takie ładnie dosyć sprężyli finansowo chyba i czasowo i siłowo, że tam coś sobie takiego fajnego zrobili i tylko tam jeżdżą. Ciężko pracują, to jak tylko patrzą, że jest trochę wolnego, to od razu tam zmykają. Ale nie mam do tego Mirka numeru przy sobie i tam, bo to teraz mam inną słuchawkę taką tą, że tam potraciłem dość dużo tych numerów i no i tak jakoś tam nie będę tak robił na teraz na tego, na wariata. To tam trzeba wcześniej takie rzeczy umawiać, bo tam może codziennie jeżdżą, znaczy tam co weekend jeżdżą, czy jak tam, nie ma co tam się wcinać. Ale mówię, to taka ewentualność, już ostateczność, jakbym chciał. Nie wiem, czy tam się nagrywa i czy mnie dobrze słychać, bo ja krzyczę, bo ja na jedno ucho nie słyszę. Dlatego jak uczę się na akordeonie, to się nie zdziwcie, że tak nieraz trochę dziwnie to wychodzi wszystko. I to śpiewanie też dziwnie wychodzi, bo ja tak biorę telefon i nieraz śpiewam, a w ogóle nawet się nie przygotuję i później się okazuje, że co ja tam znowu nawyrabiałem, a powinienem się tam przygotować. Jak ja bym się po prostu przygotował z jakimś utworem, to na pewno by wyszło to dużo lepiej. A tak to troszeczkę, jak to ktoś tam po prostu się tak będzie doszukiwał, co ten rewer odwala, no to może wyjść. A, gorące. Moi drodzy, zobaczcie, zupka już tutaj będzie dochodziła zaraz. Kawka jest. Cukierki sobie otworzę jedne. Jeszcze mam tutaj dwa pomidorki, jeszcze sobie tutaj, ja to zjem, bo ja teraz właśnie znowu nie będę pieczywa jadł. Będę starał się nie jeść. Ale wezmę sobie... A są te twarde, bo są i z kruchym i z twardym, dobra. Dobra, moi drodzy, ja sobie jeszcze jedną paczuszkę zjem tych z makiem. Bo pewnie będę zabierał do domu część. No i tyle. I tyle. I co jeszcze? Chciałem podziękować za to oglądanie tych moich takich filmików. Wiadomo, nie każdy musi oglądać. Tylko chciałem pokazać, jak to można po prostu po taniości. No. Tutaj jeszcze mi żona zapakowała ten kosmetyki, to za chwilę zauważyłem, że mam tu jeszcze jedną butlę wody, to sobie całą wychlapię na siebie i odświeżę się, bo mam przygotowane spodenki, znowu ubiorę laczki, bo te takie sandały, bo wczoraj tak się źle poczułem wieczorem, tutaj mi tak grzało, później mi tak dostałem normalnie takie zimno takie przeszło przeze mnie i musiałem się ubrać, dobrze, że miałem tą, bo tylko tą bluzę mam. No i tutaj jeszcze, moi drodzy, o, już czeka złożone i będę się pomału stąd zwijał, bo namiot już jest suchy, zobaczę co zrobię. Ja już tam wstawiłem tak trzy takie króciutkie filmiki, takie ten z grubsza, tak? Co u mnie słychać?
troszeczkę to będzie dziwnie wyglądało, bo po tamtym filmiku będzie jeszcze filmik taki, jak się to zaczynało. Tam kilka takich urywków złączę, jak to było. Tam gdzieś w polu jak się szło, ale to tam nic takiego nie było wielkiego, no ale było. Tam jakiś taki posiłek tam był też gdzieś przy tej rzece Raduni. No i tyle, i tyle. Takich dni będzie więcej. Generalnie powiem szczerze, że mógłbym teraz sobie po prostu takich dni jeszcze nagrać kilka, jakbym chciał. Na pewno jeszcze będę się starał, ale może tym razem sobie odpuszczę, bo jednak mówię, musiałbym do Kościerzyny się dostać. Jutro dopiero sklepy otwarte, zakupić kartę, musiałbym mieć też hotel. No i to jakoś wtedy, a poza tym plecak cały czas jest ciężki, bo nie oszukujmy się, tam troszeczkę tej wody ubędzie, nic więcej nie ubędzie, rzeczy nie wyrzucę, gratów nie wyrzucę i tak będę tam się tułał z tym plecakiem. Jakbym już był tak docelowo tak, na przykład we wieżycy nad jeziorkiem, to bym się cieszył, tam gdzieś bym się zakamuflował, ale jak nic nie znalazłem tutaj, no taki w sumie jeden dzień można powiedzieć, że spędziłem wczoraj bardzo wcześnie wyszedłem, no i dzisiaj dwa dni. Jeszcze mam w planie pojechać do sklepu kupić w poniedziałek, może we wtorek, pewnie w poniedziałek się przejdę kupić, kamerkę chcę kupić sportową, ale nie drogą, nie tą, jedną trzecią ceny tej, co powinienem zapłacić. Mógłbym zapłacić, ale nie będę tam wydawał 15 papierków za tą kamerkę. Na razie kupię sobie taką zwykłą kamerkę, też ze stabilizacją ekranu, którą najprawdopodobniej będzie można używać i pływając, i właśnie na takich właśnie wyjściach, to ona jak będzie w miejscu, to też nie ma problemu. No i ona ma tą stabilizację ekranu, czyli będę próbował też po prostu nagrywać jako tak, o, na surfi taki. Też będę próbował nagrywać. No mam tylko nadzieję, że jak przełożę kartę do mojego Wi-Fi, tego Vivo telefonu, że będę mógł tamte filmiki obrabiać, bo jeżeli to jest tylko na tej zasadzie, że nagrywam i muszę do komputera, no to będzie taki zakup, że na razie będzie leżała, bo ja tak na komputerach za bardzo się nie znam i programu komputerowego też nie mam jeszcze. Komputer już, jak wiecie, dawno temu kupiłem. O, tutaj moi drodzy jest mój komputer. No, aparat wziąłem. Tutaj też mam kartę 16 giga, tam mało co zapełniłem. Mógłbym też z niej skorzystać. Nawet do tego sklepu nie iść po tą kartę na razie, ale dobra. Nie mam pomysłu już. Mam pomysł właśnie, że będę jeździł sobie po prostu z domu. Albo po prostu jeszcze raz wyjdę. Bo w domu mam szczuplejszy plecak, taki typowo litrowy, do takich właśnie wyjść. I tam więcej nie załaduję. Tam tylko ewentualnie śpiwór, karimata przyczepię do niego i w środek tak bardzo mało rzeczy, że no mówię, kuchenka by mi zależało. Kuchenka nie jest duża, ale no trochę też miejsca zajmuje, nie jest ciężka. No. Moi drodzy, ja tu gadu. Pierdu. Trzeba widelec wyciągnąć do zupy. No, ciekawe, czy tutaj w ogóle ktoś przyjdzie. Się zainteresuje, że tu jestem. Bo tak może być. Tutaj niedaleko ten jeździ, ta kolejka. Tutaj mam zaraz dworzec. Jak się spakuje, to mogę od razu iść na dworzec. No, może bym pojechał do tej Kościerzyny. Nie powiem, że nie. Jakbym znalazł hotel, to z miłą chęcią bym tam się odświeżył, od razu inaczej bym się czuł. A tym bardziej, że jakbym mógł w tym hotelu zostawić sobie ten duży plecak. Co prawda nie mam małego z sobą. To już jest taki mały też problem. Chociaż może nie aż tak bardzo mi tam potrzebny do chodzenia po Kościerzynie. Zobaczymy. Bardzo smaczna zupka, moi drodzy. Ja wiem, że to wszystko chemia i ja jestem przeciwnikiem, ale pamiętam kiedyś, jak się zatrudniałem w 99 w Akademii Medycznej na bloku operacyjnym, to takie zupki codziennie rano wszyscy jedli. To kurczak, czy ten pomidorowa, czy barsz, tylko to szło. Cały czas to samo.
niby to szpital, a oni to jedli, bo to najszybciej, i szybko do operacji, do zabiegu musieli stać. Wszyscy to samo jedli. A tak samo są niezdrowe, bo to nic się tam nie zmieniło. Ciągle te same zupeczki są. Dobra, moi drodzy. Nie będę przynudzał was tutaj moim tym siorpaniem, laskaniem. Chciałem pozdrowić wszystkich. Tam oczywiście panią Spineter, Stelmek, Andrzej H., Marcin Mitan, czyli zalatany tata, Filipek Włóczyki, wariata Hejkę, Rafała oczywiście. To wiadomo, o kogo chodzi, bo to on jest sławny na całą Polskę i zaczęło się od Torunia, a teraz już jest sławny na całą Polskę. Zresztą piszcie sobie, wystarczy wpisać muzyka, gitara. O, to wyskoczy przecież. Od razu wyskoczy. No. Oczywiście żartuję. Jak będzie to widział, to będzie zły. Może być zły. No dobra, będzie zły, to będzie zły. Trudno. Ja tak sobie lubię pogadać tam. Ale ja tam nie tak jakoś po złości, niekoniecznie jakoś tak ten. Nie bawię się w takie rzeczy. Dobra, moi drodzy. Do zobaczenia następnym razem. Chyba dzisiaj nie będę nic nagrywał. Co tam, wrócę sobie na spokojnie i tyle do domku. No, mam nadzieję, że wrócę do domku dzisiaj. Jak nie wrócę, to będziecie o tym wiedzieli. Może tam mi coś się przytrafi, że ktoś mi doradzi i że można jechać tutaj kawałek i wynająć coś. Zobaczymy. Nic nie wiem. Wczoraj mówiłem, że nigdzie już nie chcę, a teraz wychodzi na to, że czemu nie? Mógłbym jeszcze troszeczkę tutaj, przecież dopiero jest niedziela. Kilka dni się poszwędzać. Mam gaz, mam wodę, można dokupić, tam jedzenia też można dokupić, jakieś jajecznice sobie zrobić na boczku czy coś. Super sprawa. No zobaczymy. Może dzisiaj jeszcze na to jeziorko sobie pójdę popływać. Też można. Powiedziałem, że nie pójdę, ale może pójdę. Tam przy jeziorze może było całkiem przyjemnie. Nie znam tego jeziora, ale wiem, że tam coś można wynająć. Tam z tym plecakiem problem by był. Ale co tam, nawet jakbym kajak wziął, to mogę go tam zarzucić, uwiązać i nie ma w sumie takiego wielkiego problemu. On tam przecież udźwignie ten kajak. No nie wiem. Nieważne. Jak będzie, tak będzie. Na pewno się o tym dowiecie. Do zobaczenia. Pamiętajcie. Urlop po taniości. Po taniości, moi drodzy. A więc objaśniam. Zupka chińska. Kawa od żony. Cukierki z odpustu nie były po taniości, ale dobra, niech będzie. I co jeszcze, moi drodzy? I co jeszcze? No i Kuchnia polowa. Tyle. No, do zobaczenia. Trzymajcie się. Z Bogiem. Pa.